Państwo, nie ma sponsora, ale jest wiceprezydent, panie Waldemarze. Gorąco Państwa, pana zapraszamy. Dla pana team nad wyraz wyjątkowy. Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran, jak już mówiłam Państwu na starcie, nie chcą wysiadać, jak widzę, ale ja ich zmuszę. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran, trzykrotni mistrzowie Polski, czterokrotni zwycięzcy rajdu świdnickiego Krause. Dziś Kajetan jako ostatni na trasie, ale już od jutra mam nadzieję, że jako pierwszy, bo jedzie z jedynką. Kajetan, ja mam taką prośbę o taki krótki apel o bezpieczeństwo do naszych kibiców. Posługujesz się mną, ale to fakt, ja zawsze o tym mówię, zwracam na to uwagę, zwłaszcza na takim trudnym rajdzie, gdzie przyczepność bardzo często się będzie zmieniać, to będzie dla nas trudne do oceny i mam nadzieję, że to nic się nie wydarzy złego, ale łatwo o błąd. Zatem wy też nie miejcie wyobraźni, stawajcie w bezpiecznych miejscach, cieszcie się naszą jazdą, tak samo jak my to robimy. Powiedz, Kajetan, duża wola walki, czy taka umiarkowana, bo ty już wygrywasz prawie wszystko, więc chyba ten Świdnicki pójdzie ci jak składka? A powiem ci w tajemnicy, że jutro jedziemy jako pierwsza załoga. To już nie jest tajemnica? Tak, ale nie wszyscy wiedzą o tym, że jest dużo piachu na drodze i nawet w tym torze, takim wydawałoby się optymalnym, mamy sporo tego piasku, czasami niewidocznego. Widać po czasach odcinka testowego, że poprawiały się kolejne załogi bardzo dużo, więc będziemy po prostu tą drogę sprzątać. Będziemy się na niej ślizgać i ta pierwsza pętla będzie dla nas trudna i to jest dla nas wyzwanie, więc wcale nie będzie łatwo. Drodzy Państwo, trzykrotni mistrzowie Polski, Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran, jutro na trasie 41. rajdu świdnickiego Krause w roli odkurzacza z numerem pierwszym. Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran, oni już rajd świdnicki wygrali 4 razy. Czy będzie piąty? Cóż, drodzy Państwo, dowiemy się w niedzielę. Kajetan,
Pierwszy dzień rajdu Świdnickiego okazał się dla Ciebie udany, wygrałeś etap, więc może podsumuj ten pierwszy dzień. To był udany dzień, bardzo trudny, bardzo zróżnicowane warunki, co zresztą wiedzieliśmy przed rajdem, że właśnie tak będzie, natomiast jeszcze ten deszcz czasami miksował nam jeszcze bardziej tą przyczepność. Fajnie, bo pojechaliśmy szybko, myślę, że rozsądnie, nie było sytuacji podbramkowych. Właściwie dobieraliśmy opony. W zasadzie nie dało się wybrać idealnie opon na trzy odcinki specjalne. Zawsze gdzieś tam któryś nie pasował, ale chodziło o to, żeby optymalnie wybrać opony na całość, tak, na całą pętlę, bo mamy możliwość zmiany opon tylko w serwisie albo takie dwie, które możemy wziąć maksymalnie ze sobą. No na przykład pierwszy odcinek był suchy dziś, drugi był w połowie mokry, a trzeci był całkowicie mokry, a nawet ze śniegiem na górze. Więc trzeba było zawrzeć tak zwany kompromis. Nam to poszło znakomicie, myślę, że będziemy jutro trzymać tempo. No i co? Jesteśmy zmęczeni, ale zadowoleni. No właśnie, wspomniałeś o tym dużym zróżnicowaniu warunków na odcinkach, to powiedz może, na którym odcinku miałeś największy fan, a który był najtrudniejszy? Wiesz, fan był na każdym odcinku. Na każdym odcinku, ten krótki odcinek w zasadzie taki rozrzewkowy. Ale chciałem powiedzieć, że mogłoby go nie być, ale on też miał coś w sobie fajnego. Ten drugi i trzeci naprawdę mega kozaki. Pierwsza pętla trudna dla nas, bo jechaliśmy jako pierwsza załoga i przecieraliśmy tą drogę. Zwłaszcza na drugim odcinku, gdzie tego piachu było bardzo dużo. I my musieliśmy ją odkurzać, no, ale takie są rajdy, taka specyfika. Choć nie sądziłem, że zima się przedłużyła, więc nie zdążyli drogowcy posprzątać. Deszcz nie zdążył tego spłukać całego, tego piachu i stąd delikatne utrudnienia. Super. Cię nie tak bardzo. Sprawiłeś chorą wszystkim?
Ja sprawiłem horror, ale to faktycznie, gdyby nie sytuacja z poranka, byłaby sytuacja komfortowa, ale uwielbiam takie akcje, gdzie trzeba być pod dużym ciśnieniem, presją, nie wiem jak to nazwać, ale tam, gdzie bardzo dużo się dzieje. Cieszę się, że mieliśmy tutaj bardzo dobrą konkurencję. Myślę, że na rajdzie Wisły już więcej zawodników się dołączy. Duże gratulacje oczywiście dla Wojtka i Kamila. Myślę, że wielką radość sprawili kibicom, my też, bo odrabialiśmy sporo i co? Jeszcze wam tu powiem. Kibice kochają takie dreszczyki, powiem ci. No, myślę, że jedna czy dwie dziesiąte sekundy pomiędzy załogami prowadzącymi, znaczy liderującymi. To fajnie, nie? Dla kibiców, zwłaszcza przed ostatnim odcinkiem specjalnym. Walka była na żyletki i dobrze, utrzymaliśmy tempo. A w tych warunkach ciężkich, jak się jechało właśnie, wiedząc z tym obciążeniem? Słucham? W tych ciężkich warunkach z tym obciążeniem, że jest to niewielka różnica, jak no, się no, właśnie mówię, że lubię takie sytuacje. Baran, zwycięzcy 41. rajdu świdnickiego Krause. Duże brawa, proszę Państwa, większe brawa, niech świdniczanie pokażą, że cieszą się ze zwycięstwa tej załogi. Kajetan Kajetanowicz, Jarosław Baran na mecie 41. rajdu świdnickiego Krause, pierwszej rundy Lotos rajdowych samochodowych. Mistrzostw Polski są z nami, wielkie brawa, proszę Państwa. Drodzy Państwo, teraz pora na gratulacje i szampany, a o wrażenia z jazdy Kajetana i Jarka pytać będziemy za moment, kiedy wręczać im będziemy puchary za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 41. rajdu świdnickiego Krause, a także za zwycięstwo w klasyfikacji zespołów sponsorskich dla Lotos Rally Team. Samochodowych mistrzostw Polski. To ich czwarty triumf na rynku w Świdnicy. Kajetan Kajetanowicz pierwszy raz wygrał z Maciejem Wisławskim, drugi raz z Jackiem Ratę i dwa razy z Jarkiem Baranem. Czwarte zwycięstwo w Świdnicy załogi Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. Wielkie brawa, proszę Państwa. Wielkie brawa dla tej załogi Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. A teraz, drodzy Państwo, załoga, która przed nim, Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran. Miejsce drugie, Platinum Subaru Rally Team, czyli Wojtek Kuchała i Kamil Heller. I na miejscu trzecim Tomasz Kuchar i Daniel Dymurski. Duże brawa, proszę Państwa, dla tych załóg. Duże brawa dla wszystkich załóg, które walczyły w 41. rajdzie świdnickim Krause. Dla Kajetana Kajetanowicza i Jarosława Barana. Puchary za pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej 41. rajdu świdnickiego Krause wręczają prezydent miasta Świdnicy Wojciech Murdzek i przedstawiciel firmy Krause Zbigniew Dąbski. Kamila Hellera za drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. I za trzecie miejsce puchary dla Tomka Kuchara i Daniela Dymurskiego. Dużo brawa, proszę Państwa, zakończenia 41. rajdu Krause. Drodzy Państwo, klasyfikacja zespołów sponsorskich. Pierwsze miejsce Lotos Rally Team, czyli Kajetan Kajetanowicz i Jarek Baran. Brawo! Drugie miejsce w klasyfikacji
Toru Rally Team puchar za pierwsze miejsce w klasyfikacji producentów dla firmy Subaru. Drodzy Państwo, i teraz dowiemy się, jakie wrażenia z trasy mają przede wszystkim Kajetan Kajetanowicz i Jarosław Baran, zwycięzcy 41. rajdu świdnickiego Krause. Kajtek, wygrałeś dosłownie na ostatnim OS-ie. Wielka presja i raz przed Tobą, raz za Tobą, Wojtek Huchała. Tak, już przed chwileczką powtarzałem kilkakrotnie, że to w sumie bardzo mnie cieszyło, że była taka presja, choć ciśnienie, ja nie wiem jak to nawet nazwać, ja lubię takie sytuacje. Cieszę się, że mogliśmy się wykazać, zachować zimną krew. Wojtek i Kamil jechali dzisiaj, zresztą wczoraj również fenomenalnie. My popełniliśmy błąd na pierwszym odcinku specjalnym, gdzie wpadliśmy w zaspę. Na piątym biegu zgasł silnik, musieliśmy cofać to dwukrotnie. Przez chwilę przeszło mi przez głowę, że już jest po rajdzie, ale jak widać trzeba walczyć do końca. Na ostatnim OS-ie staraliśmy się pofrunąć. Było, no, chciałbym tutaj powiedzieć właśnie takich niecenzuralnych słów chciałbym użyć, ale tego nie zrobię. Było naprawdę super. Auto będzie trzeba mocno odrestaurować, bo choć wizualnie wygląda ok, to będziemy musieli go odremontować, bo wyżywaliśmy się mocno dzisiaj nad nim. Mam tu kluczyk, jeżeli ktoś jest chętny, to jest do sprzedania. Myślałem, że do wzięcia. Nie, do wzięcia. Kajetan, czy nie obawialiście się tej ostatniej próby? Kamionki, pamiętam, 2006 rok, nie były dla ciebie szczęśliwe. Tak, to... Oj, twój mikrofon lepiej działa. To było... Przyjechaliście Subaru Imprezę i na kamionkach nie wyszło po prostu i tam zakończyliście udział w rajdzie. Tak, to był mój pierwszy rajd z samochodem czteronapędowym i wtedy było za bogato na jeden z zakrętów. Pamiętam ten zakręt. Wpadliśmy bardzo głęboko w taką, można nawet powiedzieć, przepaść, ale byliśmy tak zdeterminowani, a raczej bardziej kibice, nie, którzy nas po prostu stamtąd fizycznie wynieśli, nie wiem, chyba z 30 chłopa. Były też dziewczyny. Wyciągnęli nas i pojechaliśmy w dół. Oczywiście tam auto było na tyle uszkodzone, że dostaliśmy dyspozycję od zespołu, żeby się po prostu zatrzymać. Dobrze, że w tym roku, w 41. rajdzie świdnickim Krause wszystko poszło po waszej myśli. 1,5 sekundy przewagi, ale jest zwycięstwo. I jeszcze raz, proszę Państwa, duże brawa dla tej załogi. Drodzy Państwo, na miejscu drugim Wojtek. Ja widzę już zniecierpliwiony wzrok naszych kolegów. Duże brawa, Kajetan.